A teraz w faktach polityka. Obowiązek przeprowadzania referendum, jeśli pod wnioskiem mojego zwołanie podpisze się 1 000 000 obywateli i zakaz odrzucania inicjatyw obywatelskich już w pierwszym czytaniu, to tylko niektóre zmiany w konstytucji proponowane przez Kazimierza Michała Ujazdowskiego, kandydata Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego. Trybunał Konstytucyjny orzeka o zgodności z konstytucją aktów europejskich, traktatów europejskich przed ratyfikacją. Wtedy konstytucja rzeczywiście jest czymś nadrzędnym. Ten pomysł to jeden z elementów nowego rozdziału konstytucji dotyczącego stosunków Polski z Unią Europejską. Kazimierz Michał Ujazdowski liczy, że zmian można dokonać jeszcze w tej kadencji. Zgłosił już w Sejmie projekt powołania specjalnej komisji, która miałaby się tym zająć. Jak ocenia, prace potrwałyby pół roku. Kandydatów do Parlamentu Europejskiego przedstawiła dziś Solidarna Polska. Dolnośląsko-opolską listę otwiera posłanka Beata Kempa. Z drugiego miejsca wystartuje Janusz Dobrosz, były wicemarszałek Sejmu i poseł Ligi Polskich Rodzin. Trzecie miejsce przypadło rzecznikowi Solidarnej Polski, Patrykowi Jakiemu.